Spotykamy się na Dniu Bibliotekarza. Dlaczego akurat Ostrów? Dlatego, że jest to dobra biblioteka, to jest takie główne pytanie. Taką przyjęliśmy filozofię generalnie, że od czasu do czasu robimy taki Wielkopolski Dzień Bibliotekarza w Poznaniu, ale też chcemy pokazać bibliotekarzom z całego województwa biblioteki, które działają na terenie województwa. Byliśmy w Kaliszu, byliśmy w Pile, byliśmy w Koninie, byliśmy w Lesznie. Mówię, jak byliśmy w Kaliszu, to koniecznie musimy być w Ostrowie. W Ostrowie jest znakomita biblioteka, znakomite osiągnięcia, dobre biblioteki na terenie powiatu ostrowskiego, bo to się też liczy, a dobre biblioteki, co to oznacza? Dobre wskaźniki czytelnicze, zbieramy co roku informacje, dużo czytelników, dużo książek, dużo działań związanych z książką i nie tylko, bo przecież do biblioteki można przyjść w tej chwili na wystawę, można przyjść na koncert, można przyjść na prelekcję. To wszystko to są takie działania, które przyciągają ludzi i działania, które wykraczają poza takie zwykłe obowiązki, które się przeważnie kojarzą z bibliotekarstwem. A więc chcąc to uhonorować, dzisiaj właśnie uhonorowaliśmy tych bibliotekarzy. Wydaje mnie się, że bardzo często praca w bibliotece jest pracą efektywną, ale często mało efektowną. Na co dzień nie widzimy tych ludzi, na co dzień ich nie doceniamy. Dzień bibliotekarza chyba jest właśnie po to, żeby ich pokazać, że od tych najmłodszych do tych najstarszych mają ofertę, występują z ofertą do nich, pokazują, z czym mogą korzystać. Młodych wciągają w życie z książką i z wiedzą i z informacją, a starszych wyciągają z domu, nie siedźmy w domu, bądźmy między ludźmi, bądźmy razem, bądźmy ciągle na topie. Podczas dzisiejszej gali zostało wręczone dużo wyróżnień. Dlaczego akurat te biblioteki, a nie inne? Ja najchętniej to bym nagrodziła wszystkie biblioteki, ale to się nie da. Raz, żebyśmy tu musieli bardzo, bardzo długo siedzieć, a dwa, że no zawsze musi być to wyróżnienie. Zawsze jest ten problem, kto? Bibliotek dobrych jest dużo, ale trzeba z tego wybrać te najlepsze. No, w tym roku dostały te, w ubiegłym roku były inne nagrodzone, chociaż tak jak w przypadku Leszna, za wyniki czytelnicze nagroda się powtórzyła, także niektórzy tą poziom trzymają. A no, mówię, to jest zawsze ten trudny wybór. No, to nie są takie wskaźniki bardzo często super wymierne, że na pewno to, a nie na pewno tamto. Na pewno trochę subiektywizmu w tym jest, ale nie aż tak dużo, żebyśmy nie umieli się wytłumaczyć dlaczego. Narzekamy, że i dzisiaj podczas wykładu też słyszeliśmy, że czytelnictwo spada, że bardzo mało nas Polaków czyta książki, że ponad 60% nie czyta. Ale pocieszające jest to, że od 2 lat ta tendencja spadkowa się zakończyła i od 2 lat widzimy, że tych czytelników w bibliotekach przybywa. I to jest to optymistyczne. Bibliotekarze działają. Bibliotekarze działają. Nie zawsze możemy gościć taką imprezę i pokazać społeczeństwu, że zasługujemy po prostu na organizację takich imprez. Nasza biblioteka liczy ponad 170 tysięcy woluminów. Mamy 6 bibliotek i 39 bibliotek w powiecie. To są bardzo znaczne jednostki kulturalne. Właściwie biblioteka jest najbardziej rozpowszechnioną formą kultury na naszym terenie. Cieszymy się, że mamy czytelników. Dobrze się dzieje również, że mamy nowości czytelnicze. Ja myślę, że w tym roku, podobnie jak i w poprzednich, będą te nowości. Tym bardziej, że ministerstwo co roku zwiększa pewną dotację, a nasze samorządy sądzę, że powoli będą również dokapitalizować nasze biblioteki. Jaką rolę odgrywa w gminie Ostrów Wielkopolski biblioteka? No bardzo ważną. Inwestujemy w biblioteki. Niedawno żeśmy oddali do użytku nową bibliotekę w Daniszynie. Ma być ta główna biblioteka w Gorzycach rozbudowana. Myślę, że jeszcze przez wiele lat, mimo zapowiedzi różnych mediów, że czas książki się kończy, będzie funkcjonowała. Jest duża całkiem grupa osób, która sobie nie wyobraża życia bez książki w ręce i my będziemy to ludziom umożliwiać.
No właśnie, jeśli chodzi o bibliotekę w Gorzycach, wiemy, że tam odbywają się różnego rodzaju imprezy. One są potrzebne tak naprawdę dla mieszkańców? Tak, biblioteka przejmuje dodatkowe funkcje jeszcze, jakie takie ośrodek kultury. To nie tylko imprezy związane z czytelnictwem, ale również można powiedzieć rodzinne, czy skierowane w stronę dzieci i przy okazji troszkę promocji książek. Bardzo ważną funkcją też biblioteki jest zapraszanie znanych ludzi na spotkania autorskie i to się u nas dzieje w Minie. Myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku i oby tak dalej tą waszą działalność widać i bardzo się z tego cieszę. I'm troubled in love.